Cześć, witajcie na moim kanale. Po krótkiej mini przerwie świątecznej wznawiam drapanie. Przerwa się przydała. Trochę człowiek odpoczął od tego drapania, tych zdrapek, tej nadziei. Dzisiaj powróciła nadzieja, że może coś się trafi. Zobaczymy. Mamy tutaj Crystal Palace Cash numerem 9. Ekstralinie z numerem 13 i krzyżówka XXL z numerem 2. Wkład 30 zł. Ile odzyskamy? Nie wiem. Jakoś nie mogę tu dojrzeć, czy coś jest. Ale zobaczymy. W krzyżówce na razie mam jedno słowo KOS w ostatniej i jedno Leopold w drugiej. Poza tym pustostan. W liniach pustostan na razie też. No a Crystal Palace, no to się dowiemy za moment. Święta minęły, wczoraj w pracy byłem. Także zobaczymy, co dzisiaj uda się wydrapać z tych zdrapek. Zaczniemy sobie może od ekstra linii. Zbliżymy ździebelczko, żeby było widać. No i co? Święta, święta i po świętach. Czekamy na nowy rok, na Sylwestra. Macie jakieś plany? Piszcie w komentarzach, czy domówka, czy gdzieś tam się wybieracie. Podkowa. My zostajemy w domu. Zrobimy sobie domowego Sylwestra z dziećmi. No i co? I minie, będzie pierwszy i tak dalej, i tak dalej. I od nowa Polska Ludowa, jedziemy z tym koksem. Następny rok. Aż strach pomyśli, co się wydarzy w tym następnym roku, bo to, co się dzieje ogólnie na świecie, to jest jakaś masakra. A w Polsce to już całkiem. Także obawy jakieś są, ale zobaczymy. Co my tu mamy? Biedronkę. Biedronka tu. Jak na razie posucha. Nie ma biedronki więcej. Mamy łyżwy. Łyżwy tu. No. Tęczy to już nie będzie. Rowery raczej też nie. Chociaż. Ale chyba nie. Łyżwy nie ma. Okulary. No. I także okularów też nie widzę. A tu są. Ale znaczy nie widzę linii w okularach. Trochę ich było, z tym, że nie utworzyły linii piłki. Piłki nie ma, nie ma w ogóle co sprawdzać, bo widzę, że nie ma. Popcorn gdzieś tam widziałem, ale to chyba też nic nie załatwia. No tak, wszystko będzie. Wiadomo co. I ostatnia, rzutem na taśmę coś będzie, czy nie? Krab. Rap. I zostanie po jednej. A jest linia krab. Rzutem na taśmę. Rzutem na taśmę mamy dyszkę. A zobaczymy. No to sprawdzamy. Rzutem na taśmę. Dyszka. Ale jest zwrocik. C, C, C. Tak. No to super. Rzutem na taśmę mamy 10 zł. Fajnie, po pierwsza wygrana. Nie jest przegrana. Zobaczymy teraz sobie Crystal Palace Cash, czyli łoś, wygrywające liczby. I mamy tutaj
5, 12, 27, 36 i 26. No to szukamy, gdzie to jest? Tu. 29. Pierwsze pudło. 15 pudło. 9 pudło. 16. 31. Crystal Palace trochę mi tam szczęścia przyniósł. A pliki były. Miałem też dolara. Przed świętami to było. A teraz zobaczymy. Jeszcze trochę zostało do końca drapania. Czy coś tu wpadnie? 11. 39. 21. 3. I ostatnia linia, 34, 2, myślałem, że 12, 13, 14 i ostatnie 33, także jest pusta. Crystal Palace puste, TM, ok. No i została krzyżówka. Teraz się trochę ochłodziło. Dzisiaj wiaterek się zrobił. Ale wczoraj... We wczoraj, co ja mówię. W drugie święto było 27 stopni w słońcu. Na balkon wyszedłem, złożyłem. Tak było cieplutko, że... Normalnie szok. To było dopiero. 27 w stopni w tym, w słońcu, 26 grudnia, normalnie jak na Majorce, no ale taki mamy klimat, literka Z, gdzie tu jest, więcej nic już nie ma. Literka G. Tu mamy G. Tu mamy G i powstaje słowo geolog. Tu jeszcze mamy... Czy coś jeszcze się uda odzyskać? W drugiej nie ma G. W trzeciej... I mamy następną Y, mamy w bonusie i brakuje R. Czy będzie to R? Niedługo zobaczymy. Y, więcej tu nie ma. Drugiej. Też więcej nie ma i w trzeciej. Coś mi się wydaje, że będzie literka A. M. Gdzieś widziałem. To by było na tyle. W drugiej nie widzę. Nie, tu jest. Jedna też. I w ostatniej M. Czy będzie R? Czy będzie R? Trzymajcie kciuki. Ach, F. No i ostatnia A, tak jak mówiłem. F i A. Czy to nam coś da? Raczej nic.
F i A. Tak. Zawsze coś brakuje. Ale na tym polega to drapanie. Że zawsze coś brakuje, a trzeba mieć szczęście. Tu już nic nie będzie. I w ostatniej FA. Drugie słowo faul. Ale tu jeszcze Y. Widać, że już nic się tu nie pojawi. Szkoda. No ale co zrobić. Razy dwa było w bonusie. Trzy dychy. Sprawdzamy kontrolne. Mamy J. U. Dobrze. Wszystko już wiemy. Na 30 zł wydane. Wygrała jedna ekstralinie rzutem na taśmę dyszkę. Także 20 zł do tyłu. No jest chociaż coś. Jest chociaż dyszka. Więc tak. Nie jest najgorzej. Bo jakby było 0, to by była katastrofa. A tak, chociaż dyszka. Cieszmy się tym, co mamy. Dobra. Dziękuję wszystkim za komentarze, lajki, życzenia wszystkie świąteczne, co były. Bardzo dziękuję za wszystkie. Co tam jeszcze? No i co? Proszę o komentarze, lajki, subskrypcje, kto jeszcze nie subskrybuje. No i co? Życzę miłego dnia. Pozdrawiam i widzimy się jutro. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.